16 grudnia 1953 roku w Teatrze Wybrzeże odbyła się prapremiera Barbarzyńców Maksyma Gorkiego w reżyserii Lidii Zamkow, która pełniła wówczas funkcję kierownika artystycznego teatru. Utwór ukazuje bankructwo moralne burżuazji i inteligencji, która powiela system oparty na przemocy i nierówności społecznej. Z tego powodu recenzenci skupili się bardziej na stronie ideowej przedstawienia niż na jego walorach artystycznych. Chwalono dobór repertuaru. Róża Ostrowska dostrzegła w Barbarzyńcach oraz w Tragedii Optymistycznej, drugim spektaklu Zamkow, doskonały teatr, w którym praca zespołu teatralnego podniosła poziom, a reżyserka wydobyła z aktorów wszystkie ich możliwości, zarówno z utalentowanych, jak i słabszych artystów. Słynęła zresztą z doskonałego prowadzenia aktorów. Ostrowska podkreślała także konsekwentne poszukiwanie wielkiego repertuaru, odwagę, odkrywczość i rozmach Lidii Zamkow, zarówno jako reżyserki, jak i kierownika artystycznego. Niestety to ostatnie nie przysłużyło się teatrowi. Koszty widowiskowej Tragedii Optymistycznej przerosły możliwości ekonomiczne teatru, a sama Zamkow uznała, że nie jest w stanie zapewnić artystycznych sukcesów na miarę dotychczasowych i zrezygnowała ze stanowiska z końcem 1954 roku. Lidia Zamkow była w owym czasie wyróżniającą się artystką w zmaskulinizowanym reżyserskim świecie. Często adoptowała na scenę nowele i powieści. Uznawano ją za wnikliwą i niebanalną interpretatorkę tekstu. Przełamywała konwencje dramatów, umiejętnie budowała nastrój i kreśliła przekonujące postaci sceniczne, przez co do dziś uznawana jest za jedną z najważniejszych postaci polskiego teatru.